To był mecz niewykorzystanych okazji. Spotkanie JKHG KS Jastrzębie z Unią Oświęcim śmiało mogłoby stanowić instrukcję, jak nie należy grać w ofensywie. Inna sprawa, że Dawid Zabolotny i Michał Fikryt mieli w niedzielę prawdziwy dzień konia, czego efektem stał się piłkarski wynik tego widowiska. Pierwsza tercja była najciekawszą częścią zawodów. Rywale rzucili się na siebie jak głodne wilki i w rezultacie przez pierwsze 8 minut niemal bez przerwy ktoś okupował ławkę kar. Na oficjalne 4 minuty w budzie mogli liczyć Dominik Paś, który przyłożył kijem Sebastianowi Kowalówce, oraz Mateusz Adamus, z którym poszarpał się wracając na lód po kontuzji Łukasz Nalewajka. Na więcej czysto hokejowych emocji mogliśmy liczyć pod koniec tercji. Najpierw huraganowe ataki gości wytrzymał Zabolotny, a następnie Jakub Peslar nie wykorzystał świetnego podania Pasia, trafiając prosto w Fikryta. Źle nastawione celowniki naszych hokeistów były zmorą niedzielnego meczu, czego dowodem była również zaprzepaszczona szansa Jana Latala. Początek drugiej odsłony również należał do Jastrzębian, ale bramkarz Unii wciąż pozostawał niepokonany. Na dodatek gospodarze zmarnowali ponad minutę gry w podwójnej przewadze, pozwalając tym samym rywalom na utrzymanie remisu. Paradoksalnie więcej szans na otwarcie wyniku nasz zespół stworzył po powrocie do gry w 5-5, ale żaden z napastników nie zdołał umieścić gumy w siatce gości mimo kilku wyśmienitych okazji. Te mogły szybko się zemścić, jednak i podopiecznym Józefa Dobosza brakowało szczęścia. Najpierw Peter Tabaczek zatańczył z krążkiem w tercji gospodarzy i obił kask Zabolotnego, a następnie młody golkiper JKHG KS pięknie wybronił strzał Dariusza Wanata. Swoich szans na bramkę nie wykorzystali również Maciej Szewczyk i Martin Kasperli i w rezultacie na tablicy wyników nadal widniały mało efektowne zero. W trzeciej partii zobaczyliśmy już tylko hokejowe szachy. Oba zespoły niczym bokserzy w klinczu zaczęły szanować pewny jeden punkt, dlatego też ciekawych akcji było jak na lekarstwo. Na pewno jednak o większym szczęściu może mówić Fikryt, który bronił nawet w tak rzadko spotykany sposób. Jeszcze przed syreną bramkarz Unii mógł co najmniej dwukrotnie skapitulować, ale jastrzębskie celowniki wciąż pozostawiały wiele do życzenia. Bezbramkowy remis oznaczał dogrywkę, a ta rządzi się swoimi prawami. Na dodatek według nowych przepisów obie drużyny grają po trzech, stąd na tafli mieliśmy sporo wolnej przestrzeni. Tę w 63 minucie winni byli wykorzystać Radosław Nalewajka i Kamil Wróbel. Niestety jednak zmarnowali ten krążek meczowy. To zemściło się kilkadziesiąt sekund później, kiedy to po pięknej indywidualnej akcji Radim Has rozstrzygnął losy spotkania i zapewnił Unii cenne 2 punkty, które mogą okazać się decydujące w walce o pierwszą szóstkę polskiej hokej ligi. Tak, ja muszę powiedzieć, że to było bardzo ciężkie, bardzo ciężki mecz. Jastrzębie miało bardzo dobrze poukładany zespół, gdy bardzo dobrze bronili. Nemohli jsme se prosadit proti tomu zespolu, měli to organizované. Mluvím, bylo to bardzo těžké a potom my jsme taky valčili o to, aby jsme dali nějaký gól, měli jsme tam dva nájezdy a dva prakticky kárne jeli, jak Tabaček, tak Kasperlík Zablotný vychytal. Jastřebě mělo taky plno šanci, ale Díšaj dominoval Fikert, který prakticky nám vychytal to zvítězstvo. Potom 3-3 to už je taková loterie, buď jeden ze spolu nebo druhý. Ale jinak musím poděkovat za chlopakům za to, že prakticky Číšaj to srdcem urvali ten meč. Spotkanie začalo v podstatě, kde bylo dužo kar. Či na jednej, či na druhé straně boli převahy. Od samého počátku bol hokej hore-dole, kde mali dužo práce obidvaja gólmani, jak Žigardy, tak aj Zabolotný. V prvej tretine sme mali viacej okazí ako súper v druhej tercii, tak jak Gada kolega. Boli tam dva nájazdy sám na Zabolotného, ktorý ubronil. No a v tretej tercii už to bolo také miernejšie, opatrnejšie. A išlo to do predĺženia. Stará pravda, pokiaľ nedáš gól, nemôžeš vyhrať a našej družine môžeme vyčítať iba dôkladnosť v tých okaziach, ktoré sme si vypracovali. A tam nám brakuje osvedčenia. Tam tí mladí chlopáci, mladí závodníci, ktorí sa dostanú do tých šancí,
ešte nemajú také osvedčenie, aby to zakončili tak, ako majú, ale ako gadám, aj Žigardy je, dišaj mal super deň a naozaj bronil dobre, tak ako aj náš zabudotný. Punkt je dobrý punkt, je z OK, ale chceli sme napravdu viac, ale bohužiaľ, taký je hokej a dneska dva punkty bere osvedčenie.